No witam wszystkich. W tym odcinku chciałbym odpowiedzieć na jedno pytanie jednego z moich widzów. Jaki jest koszt zrobienia certyfikatów, jeżeli chodzi tutaj o rynek brytyjski? Więc no, pokażę Wam taką fajną stronę globalknowledge.co.uk. Umieszczę to na dole w linku, to sobie ci ludzie, którzy znają orientacyjnie język angielski, no sobie pooglądają. Ja Wam pokażę koszty certyfikacji. I teraz na przykład weźmy sobie Cisco Certification, czyli dla fanów sieci komputerowych. Pokażę Wam, jakie są orientacyjnie tu ceny. Więc wiadomo, tutaj macie różnego rodzaju dziedziny. Macie związane z routingiem, switchingiem, ale tak jak mówię, nie chcę się zagłębiać, sobie tutaj poczytacie więcej. Ale weźmy sobie, o tutaj mamy pierwszy level Associate. Taki podstawowy, powiedzmy. Czyli entry level. I tutaj na przykład pokażę Wam przykładowe ceny, ile kosztują. Więc tutaj macie na przykład CCNA, routing and switching. A macie dwa egzaminy i macie 1595 funtów. Więc jeżeli przeliczycie to na polskie pieniążki, więc macie dużo drożej niż w Polsce. Tutaj oczywiście, i to jest podstawowy taki. Jeżeli tutaj chcielibyście na przykład, weźmy sobie professional. Czyli kolejna gałąź. Czyli już takie zaawansowane. O, weźmy sobie na przykład data center, jak chcielibyście pracować w centrum danych. Na przykład dla jakichś firm oferujących hostingi, to tutaj weźmy na przykład, zbytnio nie widzę tutaj cen. A zaraz tutaj zobaczmy. Więc tutaj macie 1995 funtów. Dobra, kolejną taką grupą certyfikatów, które są bardzo popularne, to są certyfikaty, jeżeli chodzi o rynek angielski, to są certyfikaty IBM. Oczywiście te zarobki, jeżeli chodzi tutaj o pozycje, to są bardzo duże, rzędu naprawdę. Naprawdę ogromne zarobki, więc certyfikaty również. Tutaj mamy software i mamy system. Weźmy sobie systemy. I na przykład weźmy sobie. O, tutaj mamy pełną listę kursów. Weźmy sobie pełną listę kursów. Na przykład ktoś może być administratorem na mainframe'ach i tak dalej. Weźmy sobie bardzo takie. O, tutaj mamy bardzo fajny topic, business analyst. Jest to bardzo modne w dużych organizacjach przeważnie. Ale weźmy sobie coś. O, podstawy DB2. DB2 to są bazy danych IBM i przeważnie większość banków, instytucji finansowych. I macie tutaj cenę 995 funtów. Zobaczmy jeszcze jakieś inne. Weźmy sobie może certyfikaty. Raz biznes analist, nie. Desktop network. Operating system. O, właśnie, AIX. Weźmy sobie operating system. I tutaj, czyli system Unix, AIX. I teraz, i tu macie 1995 funtów. Jeszcze takie bardzo ciekawe dla project managerów, Brainstool. Oczywiście Microsoft Certification to kojarzycie, nie będę Wam dzisiaj to pokazywał, ponieważ jest to bardzo popularne. No, weźmy tutaj macie jakieś Foundation 3-dniowe, zwróćcie uwagę, kurs. Trzydniowy kurs kosztuje 1140 funtów. Oczywiście te zarobki też są adekwatne do takich certyfikatów. Ponieważ nie jest możliwością zrobienia takiego czegoś, że robicie sobie certyfikaty, które kosztują po kilkanaście tysięcy funtów i
i nie macie możliwości zarobku, więc wiadomo, że są. Jeszcze bardzo popularne jest te ITIL certyfikaty. Tak jak mówię, sobie poczytacie tutaj na stronie dla tych, którzy są zainteresowani. I tutaj macie różnego rodzaju, tutaj macie podstawowe, zaawansowane i tak dalej. Oczywiście w firmach takie kursy przeważnie są już, weźmy sobie na przykład, znaczy tutaj macie Intermediate Foundation. Znaczy w firmach przeważnie wysyłają was na takie kursy, więc to firma płaci. Oczywiście potem firma oczekuje zwrotu inwestycji, bo musicie potwierdzić zdobyciem certyfikatu i macie tu ceny 990 funtów. Więc tak jak mówię, no pełno jest tych ścieżek certyfikacyjnych w zależności. Oczywiście tu jest VMware i HP Certification. To sobie popatrzycie tak orientacyjnie, ile kosztują ceny. Tutaj, jeżeli chodzi o rynek Citrix, czyli wirtualizacja. A tak jak mówię, te bardzo popularne certyfikacje to są Cisco, IBM, ITIL, Microsoft oczywiście tak samo, na przykład Microsoft Exchange do poczty, popularne w biurach, więc tak chciałem Wam pokazać, jak to wygląda od strony certyfikatów w Anglii, jakie są koszty. Link do tej strony umieszczę na dole w filmie, więc sobie będziecie się mogli dowiedzieć więcej. Tutaj zobaczmy jeszcze Change Region. Region. Zawsze się mylę z tym słowem. Ale nieważne, zobaczę. Sprawdźmy, czy oni mają oddział w Polsce. No, nie widzę Polski. O, Central and Eastern Europe. Zaraz zobaczmy. No widzimy, tutaj jest numer telefonu, no ale to kierunkowy to nie jest na pewno do Polski. 44 to jest do Anglii, 48 to do Polski. Więc, no tak jak mówię, wam wkleję link do tej strony, więc sobie dla zainteresowanych będziecie mogli się dowiedzieć więcej. Więc to wszystko, do usłyszenia i miłej nauki, cześć. Nauki, cześć.